Cześć, siemanko wam wszystkim, moi drodzy, z tej strony Litwin. Jak widzicie, gramy w Diablo 3. Tutaj jesteśmy w grubej akcji, bo zapomniałem włączyć nagrywania, wybaczcie. Już tutaj, do śmierci, znajdujemy się w ogrodach, ogólnie w Królestwie Niebieskim. Zbliżamy się do biblioteki, do której mamy dojść, ale tu jeszcze możemy sobie poeksplorować. Ja tu wcześniej byłem, bo przeszedłem, w ogóle zapomniałem właśnie włączyć nagrywania. Ja tu wcześniej byłem, przeniosłem się na chwilę. Przebity anioł. Przeniosłem się na chwilę do no gdzie się przeniosłem, wiecie gdzie? Nie mam tutaj mapy. Wchodzi pięcioro archaniołów władających królestwem. Do bastionu, czy jak to tam, do twierdzy, żeby posprzedawać rzeczy. I jak się tu przeniosą z powrotem, to mamy mapę nieodkrytą, więc sobie pójdziemy, jako że wy nie widzieliście. Jak przechodziłem, to sobie pójdziemy i zobaczymy, jak przeciwnicy są, może jakieś nowe fajne rzeczy wypadną. Kto wie. Bo już mamy 61 poziom, więc na tym 61 poziomie mogą już, słuchajcie, wypadać rzeczy potrzebne do ulepszania na 12, na 11 poziomie kupców. Znaczy kupców chyba nie, ale zaklinaczy, Miriam i tego, co wytwarza kamienie i kogoś jeszcze. Nie pamiętam teraz już. Ale właśnie te rzeczy potrzebujemy. Aha, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Zmieniliśmy sobie trudność na mistrza. Nie wiem, czy zmieniać na udrękę. Na razie może nie, ale możemy w razie czego zmienić na mistrza, na udrękę. Ale zostawmy sobie na razie mistrza. Zobaczmy, co w ogóle mamy za udrękę. 300% nowy przedmiot legendarny. Większa częstotliwość wypadania legendarnych przedmiotów niż na poprzednim poziomie trudności. Nowy przedmiot legendarny na poziomie 70. Spróbujemy tą udrękę 1. Może być trochę problem. Jak coś, to wrócimy sobie na poprzedni poziom. Ale co szkodzi spróbować? Jedziemy. Mamy naprawdę świetną broń. Naprawdę świetną broń. Aha, tu jest zejście do Westybulu Światła. Do Westybulu Światła nie idziemy już. Damy sobie spokój. Tu sobie przejdziemy to. O! Tu sobie przejdziemy tą tą lokację i to wystarczy. I wejdziemy w końcu do biblioteki. Pochłania cię słabość! O, ktoś tu zlatuje. Opresor. Tak naprawdę poziom tej udręki sprawdzi dopiero jakiś mocny bardzo przeciwnik. Nie mówię, że jakiś tam boss, no przy bossie to na pewno. Ale na przykład złoty. Przed chwilą walczyłem ze złotym jeszcze przed włączeniem nagrywania, ale na tym poprzednim poziomie trudności to problemów nie sprawiał. No ale tak jak mówię, poziom mistrza, a udręka, na pewno jest różnica. Dobra, pójdźmy już do biblioteki. Czy tu jeszcze coś możemy znaleźć? O, pierścień posoki, nie wiem, co to jest. Jakiś pierścionek. Dobra, opresor załatwiony. Tu mamy bazy. Przebity anioł, uratujmy go. No i dobra. I myślę, że możemy wchodzić już do biblioteki. To jest biblioteka? Tak, biblioteka losu. Zabij Rakanota. To będzie boss? No to będzie test. To będzie test na ten poziom trudności udręki. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki za mnie. Bo szczerze mówiąc, nie jestem zbyt pewny siebie przy tej walce. Uważa się, los cię nie wieźmie w arenie, ale padniesz na kolana przed naszym władcą. Jesteś pewien?
Jesteś pewien, że padnę? O kurde. No to ma sporo życia. Nie mogę tego zrobić. Ale jak na razie idzie całkiem nieźle. No, dobrze, że zamroża, że jest podatny na zamrożenie. Potrzebuje esencji. Dobra, teraz zamrażamy go i ciśniemy. Dobrze. Potrzebuje esencji. Już. Wow. Potrzeba więcej czasu. Dobra, zamroźcie go i teraz za idziemy z nim. Esencji. Dobra, koniec. Jest nasz. Pięknie. Wow. Ale żadnego legendarnego przedmiotu. Przez piekielne szczeliny. Niebiosa zostaną zniszczone długo przedtem, nim dotrzesz do srebrnej iglicy. Więzienie Auriel. To nic więcej nie ma? Nie ma. Żadnej legendy nawet. Może to nie jakiś tam boss szczególny. No boss na pewno był, ale... Okej. Okay. Wstawaj. Dziękuję ci, Nefalemie. Miałam nadzieję, że zwój losu się myli i harmonia raz jeszcze. Dzięki memu błogosławieństwu pozbędziesz się zepsucia Diablo. Nie zawiedziemy. Aha. Odnalazłem Auriel. Archanioł nadziei. Z jej pomocą możemy ocalić Królestwo Niebios, choć Teraal wciąż się nie odnalazł. Diablo wypaczył to miejsce, zaś walka wciąż trwa wewnątrz piekielnych portali. Zadanie wykonane, wnikliwy kontos. Zostaliśmy. Gdzie mamy się udać? Na pierwszy poziom ogrodów nadziei. No, możemy rozwalać piekielne zwałowiska. O, to zaczesz na pewno nie są takie łatwe do pokonania na udręce. Dobra, zwałowisko trzeba rozwalić. Ile się będzie pojawiało? Dobra. Wow. Opancerzony niszczyciel tu się nam pojawił. Dobra, trzeba ich rozwalić. Okej. Okay. Było na tyle. Czyraki. Też raz, dwa. Stajek na broń. Gotycka klinga. O, opresor. Kipią piekielnym zepsuciem. Piekielna szczelina. Jestem wolny. Imperius, Archanioł Odwagi, jest największym wojownikiem stworzenia. Znajduje upodobanie w walce i toczeniu wojen. Poprowadził zastępy niebios do niezliczonych zwycięstw. Pod nieobecność Maltaela to Imperius stoi na czele Rady Angiris i broni Królestwa Niebios przed jego wrogami. O. No tu atmosferka już jest taka średnia. Sporo wrogów tam. Ile pełzaczy? A właśnie. To trzeba było wcześniej zrobić. Idziemy dalej. Wow. What the fuck?
potrzebuje esencji. Naprawdę? Naprawdę? Ładnie poszło. Z tym młotkobijem. Chcesz zniszczyć Oculus szczeliny? Moje biesy rozerwą cię na strzępy! Nie rozerwą, stary. Doskonale, Nephalemie. Plugawe sługi Diablo nie będą już mogły przejść tędy do Srebrnego Miasta. Pozostała już tylko jedna szczelina. No, to idziemy. To nie jedyna piekielna szczelina. Nie powstrzymasz napływu mych legionów. Oj, Diablo, Diablo. Myślę, że powstrzymam. Atakujemy. O. Oha. Wow, wow, wow. To był właśnie. Muszę czekać. No pokonuję, pokonuję. Tylko musicie... Fuck. Uleczyć. No, odsuń się. Musicie mi pomóc. Atakujemy. Atakujemy. Podwójne obrażenia. O, przydadzą się. Dobra. No, to już nie jest tak łatwo. Ale chyba zostawimy sobie tę udrękę, co? Bo jest wyzwanie. Wow. No, zwykłe. Zwykłe to na pewno sobie poradzimy ze zwykłymi przeciwnikami, ale... Ale najgorsze będzie... Właśnie z jakimiś tam dużymi bossami. Czy nie przegiąłem z tym... Z bręką. Chyba mam posicielkę. Dobra. Tu jakiś czyrak. Zaraz tam wrócimy, tylko tu jeszcze zobaczmy, co jest. Piekielne zwałowisko jest wam, nie? I co tutaj, te pozostałości. Dobra, niech oni walczą, mi sobie uwolnimy anioła. Zobaczymy broń, gotycka klinga. Nie, no dużo słabsza niż nasza obecna broń. Nic dziwnego, nasza obecna broń jest naprawdę przekokrzona. Kolejno? Ło? Manko? Opresorze? Nie chcę ci przeszkadzać? Znajomość z przyszłości daje władzę nad teraźniejszością. To z tego powodu Iterael, Archanioł Losu, jest poczesnym członkiem Rady. Jedynie on potrafi rozwikłać wątki przeznaczenia wplecione w niebiański zwój losu. Przenikliwość jego spojrzenia daje mu perspektywę, której inni nie są w stanie w pełni pojąć. Okej, tu mamy kręgosiepacze, demon grozy. Zastanawiam się tylko, w którą stronę teraz wiecie iść. Oj, hajsu. Ale pójdźmy w tą zobaczyć. Mamy jakąś broń. Czempioński miecz. Oczywiście nie ma porównania do naszego mieczyka legendarnego. Dużo tych kręgosiepaczy wypada z tej szczeliny. No zobaczcie, raz, dwa. To za pośrednictwem Archanioł Auriel. Potęga nadziei przepływa przez tkankę stworzenia. Za mało esencji. Jej wieczne światło pada nawet na najczarniejsze z dusz.
Po odejściu Maldaela to Auriel przypadł obowiązek jednoczenia Rady Angiris. Jeśli jej światło kiedyś przygaśnie, niebiosa popadną w rozpacz. Tu nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. O, jest tak na broń. Jakiś gotowski topór. Dobra, mamy to. O, jeszcze jeden został. Dobra, teraz na dół. O, siemanko. Zaskoczyliście mnie trochę. Pamiętajcie, że mamy tą umiejętność, która zwiększa obrażenia błogosławione prezbiterium. Czy my tu mamy iść? Że zwiększa nam obrażenia, im dłużej na jednym celu je skupiamy. Słuchajcie, nie wiem, czy tutaj wejść. Zobaczymy, co tu jest. Znajdź czyś piekielne zwałowiska, aby odkryć piekielne szyi na drugim poziomie. Dobra. Czyli to jest chyba dodatkowa lokacja. Tak mi się wydaje. Albo tu później przyjdziemy, nie wiem. Ale to my już tutaj ją sobie teraz eksplorujemy. A co? Kto nam zabroni, nie? Tu nic nie ma? Naprawdę? Nie. Jest skrzyneczka. Wow. Okej. Okay. Okej. Okay. Świat nie zniesie więcej twojej obecności. Potrzebuje esencji. To takie maruderzy to tam... To mi nie robią. Myślałem, że... Jacyś ciężsi przeciwnicy tu będą. A tu proszę bardzo, 62 poziom nam wpadł. O, cienie się pojawiły. Nie nadążają dojść do nas. No i ile tych cieni? Nowi. Nie bądźcie tacy. No i chyba koniec. Co? Tam jeszcze tylko ten ostatni. Czy tu jeszcze możemy tych wszystkich rozbić? Nie. Dobra. Myślę, że jeszcze dostaniemy jakąś nagrodę właśnie za wyeliminowanie wszystkich. Ale nic takiego nie było. No to idziemy, wracamy. Ale fajnie, coś w tej skrzyneczce znaleźliśmy legendarnego. Przynajmniej tak mi się kojarzy, że coś nam się pokazało ze znakami zapytania. Wow! Wow! No właśnie widzę. I to taki gruby, potężny. Bo trzech srebrnych, albo czterech i jeden złoty. Solasius zhańbiony. To jest złoty. Ale spoko. Zamrażanie jest na propsie moich... moich kochanych kościotrupów. I dobra. A tam jeszcze jest jeden srebrny. Okej, po frytkach. Tam jeszcze są srebrne. To ile tu ich jest? Wow! Serio? No to ciśniemy... Za mało esencji. Dobra, to wszyscy. Ok.
Okej, już teraz możemy iść. Wypijmy. Wracamy na drugi poziom ogrodów. I kontynuujemy eksplorację. Wszystkie piekielne zwałowiska musimy znaleźć na tym poziomie. To idziemy. A kto to tam brzmi? Jestem diabla. Coraz bliższy zwycięstwa. Jak zwykle przychodzisz za późno. Coś ci jest z krtanią, diable. Chyba za dużo papierosów palisz. Ciśniemy, skoczony, ale... Dobra. Obejdźmy dookoła. Może coś... A, tu kolejna ta... Zwałowisko. O, złota. O kurde, srebrne. Odsuńcie się. Nie możemy tak bezpośrednio. Muszę mieć więcej esencji. Pannonia, zwana morderczynią. Trzeba ją najpierw załatwić, bo ona ma tu jakieś nieciekawe zdolności. Tak, przerzuciło mi na niszczyciela. A ta złota cały czas żyje, kurde. Dobra, teraz. Przerzucamy wszystkie siły na Pannonię. Leży. Oddech śmierci. Kolejne zwałowisko. Potrzebuję esencji. Wiem. Armadon. Normalnie mi się mówi z Armagedonu. Ej, to jest podwójne obrażenie. Po co ja tu stoję? Nie korzystając z tego. O, proszę bardzo. Legenda. Ciulnie legenda. Zwykły biały. No, zajmujemy się kręgosiepaczami retro. Jakich tu tam z 6-7 może wyjdzie. Dobra. Tu co się dzieje? O kurde, tu co się dzieje? Hello! Hej, hi, hello! Dobra, po kolei panowie, po kolei. Znawca bestii Arrea. Czyli wszystkie bestie z kanionu poznaliśmy, tak? Czyli Morlu to była jeszcze... to był jeszcze demon, którego wcześniej nie mieliśmy okazji poznać. Na to wychodzi. Ała! Ktoś tu po mnie przejechał. Dobra, kolejne piekielne zwałowisko. Dobra, niech oni się zajmą. Mamy skrzynię. O! Niosę zbyt wiele. Dammit! Naprawdę? Zbyt wiele? No to trzeba coś usunąć, no. Łooo, to jakie fajne rzeczy ja tu mam. Ewidentnie trzeba pousuwać jakieś gorsze sprawy. Wszystkie złote są, dobra, to możemy usunąć. I w sumie... Dobra, to... Myślałem, że to będzie lepsze. Jeśli go nie zgładzimy, zło diablo skazi nawet anioły. Byłby to doprawdy ponury los. Czy tu jest? Tu nie ma nigdzie tej teleportu, żeby posprzedawać. A przydałaby się. Mamy kolejne zejście, promienna kaplica.
Dobra. Za mało esencji. Esencji ci mało? O kurde. Ojeja. Latamy normalnie, latamy wszyscy. Dobra, to najpierw się zajmijmy tymi srebrnymi, ognisty demon mrocznych niebios. No to już tak łatwo nie jest. Zobaczcie, jak wolno spada ich życie. I to nie mają wspólnego życia. Ała. Wintael koszmarny, to może jego załatwmy najpierw. The hell? Ciśniemy, ciśniemy. No kurde, mnie odrzuca cały czas. Stoimy w zarazie. A dobra, wytrzymamy. No dobra, nie, cofniemy się. Masakra. Co to tak rozwala? Dobra, musimy tego demona do końca docisnąć. No, jest. Wow. To było ciekawe. Co tu mamy? Aha, zamroził nas. My też. Za mało esencji. Już, już, już. Ty zamroził. Tam z tyłu do nas bije ta kusicielka jedna. Plugawa. Nie dość, że jest jedna zdjęta. Dobra, druga zaraz też będzie. Jest. Ostatnia została. Ale twarda jest skupana. Dźwigam zbyt wiele. Co? Cztery obrażenia? O co chodzi? Co ja może podniosę tą, ten Klinga Króla Guli, może za nią jakoś dużo kasy dostaniemy. Kurczę, było aż dziwne. Że na takim etapie znaleźliśmy tak słabą broń. Aż tu jest tych przeciwników red. Mm.
to jest ta fioletowa strzałka? Widzicie na mapie? Jest jakaś dodatkowa? Jakaś misja? Czy co? Nie mam żadnego pojęcia. A zobaczymy sobie. Dobra. Tu kolej. No, kręgo się patrzę, to chłopaki sobie możecie tutaj sami spróbować, nie? Znaczy ja zaraz wam pomogę, ale... Ale najpierw chciałem uwolnić anioła. Wierzchowy armadon. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, ktoś tu do nas strzela. O, ten. Dobra. Załatwienie? Nie. O, tam ile ich. No halo. O, pomaga nam ktoś. Jakiś archanioł. Idziemy dalej. O, kolejna szczelina. Więcej nie ma, to trzeba się pozbyć po prostu tutaj tych przeciwników. I co i to wszystko? No to zobaczmy tu. Do czego ta fioletowa strzałka nas prowadzi? Do niego? Ale wcale taki szałowy to nie jest. Jest całkowicie nieszałowy, słuchajcie. Potrzebuję esencji. Fakt, jakbym miał pomocników, to byłoby dużo gorzej, ale jako że jest sam, to proszę, to out. Co to jest? Cybernauta, oficer esencji. Nie mam już miejsca. No kurde. Really? Dobra, wyrzućmy te rzeczy. A tu coś jest? Nie. To było celem. To... fioletowa strzałka prowadziła po prostu do tego przeciwnika. Nie wiem, czemu on taki specjalny był. Nie mam pojęcia. To jeszcze u góry nie byliśmy. No, a tu kolejna, słuchajcie. Na kolejne stanowisko. Najpierw możemy kręgu się paczami się zająć. Dopiero tam iść dalej. No już teraz możemy. Uuu, złoty! Brzytwoszpon. Ciśniemy brzytwoszpona, ciśniemy brzytwoszpona. Lalalalalala. Nie, pani.
zawodny przód. Okej, spoko. Fajna nazwa. Co tu teraz mamy? A tu nic nie widziałem. Nic szczególnie specjalnego. To, a tu przyjdziemy kiedyś. Będzie jakiś portal, zobaczycie. Dobra, to tu teraz zmierzamy do tych wejść, do których nie wchodziliśmy. Chociaż już powinienem kończyć. Ale zaraz zobaczymy tu. Nie, jeszcze nie. Powyrzucanych tutaj moich rzeczy jest sporo. Szukam śladów Tyraela, ale ich nie znajduję. Tu coś mamy? Promienna kaplica. Ale dobra, słuchajcie, tutaj ja sobie sam wejdę i powalczę. Bo naprawdę już musimy kończyć ten odcinek. A myślę, że tutaj nic jakiegoś specjalnego nie będzie. Po prostu będzie dużo przeciwników. Może jakaś skrzyneczka. Zaraz zobaczymy. No, te skramiacze. Srebrne. Nie będzie to takie jakieś super proste, ale też myślę, że nie sprawi nam to jakiegoś większego problemu. Dobra, to tutaj sobie zakończymy. Bądźcie ze mną w następnym odcinku. Myślę, że może jakąś legendę kolejną znajdziemy, bo chyba teraz nie mamy żadnej, co? Tak tylko szybko przelecę. Nie, legendy żadnej nie mamy, więc nie ma co też mocno naciskać, żeby iść pokazać wam tę legendę do Księgi Kaina. Więc wam bardzo dziękuję. Bądźcie ze mną już jutro w następnym odcinku z Diablo. Trzymajcie się. Hej, hej.